Moje zainteresowanie muzyką nastąpiło mniej więcej w wieku 13 lat, gdzie koledzy na podwórku grali na gitarach. Spodobało mi się to też i postanowiłem, że muszę sobie kupić gitarę. Głównie dla zespołu Metallica na początku, byłem wiernym fanem, jestem do dzisiaj. Natomiast wtedy jakby to było takim motorem do rozpoczęcia gry na instrumencie. No i od tego się zaczęło. Potem szkoła muzyczna, najpierw ognisko jeszcze muzyczne, potem szkoła muzyczna drugiego stopnia, w międzyczasie mnóstwo różnych zespołów rockowych, metalowych nawet wtedy, cięższa odmiana rocka na początku, nawet metal właśnie. Także ta droga, ewolucja stylistyczna była bardzo szeroka, od metalu poprzez później jakiś hardcore nawet. Następnie zespół soulowy Atomy, z którym byliśmy na koncercie debiuty na festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2005 roku. Więc fascynacja taką muzyką soulową, funkową trochę nawet, gdzieś tam murzyńską, czarną, amerykańską. No i dojście do takiego może teraz etapu od kilku lat, który jest, czyli to jest muzyka w zasadzie rozrywkowa. Się nie zamykam też do jednego stylu, staram się być uniwersalnym gitarzystą, który się w jakiś sposób odnajdzie w każdej stylistyce i traktuję to, każdy nowy styl, każdą nową rzecz, którą trzeba zagrać, gdzieś nagrać dla kogoś, traktuję jako duże wyzwanie i jako coś, że muszę do tego siąść, posłuchać sobie nagrań w danym stylu, w którym trzeba coś zrobić, zobaczyć, jak to trzeba nagrać, w jaki sposób trzeba to zagrać i zrobić to najlepiej, jak mogę. Takim przełomowym zespołem w moim dotychczasowym dorobku, powiedzmy, artystycznym był zespół Anima, który był grudziąckim zespołem tutaj, założonym wspólnie z kolegami z Grudziądza. To był zespół, który dał nam bardzo, bardzo dużo satysfakcji i bardzo dużo fajnych doświadczeń na scenie i w studio również. Z Animą zarejestrowaliśmy pierwszy swój taki materiał demo, a potem kolejne jakieś piosenki, single, nagrania, które były gdzieś tam puszczane w radio. Więc z tym zespołem pracowaliśmy 7 lat, zaczynając całkowicie od zera, tworząc cały repertuar, materiał i tak dalej. I koncerty, łącznie zagraliśmy ponad 100 koncertów na pewno z zespołem Anima. Pokazywaliśmy się też w kilku na jakichś programach telewizyjnych i tak dalej. Natomiast dużo dało nam jakby w granie w tym zespole, w sensie produkowania piosenek, rejestracji w studio i tak dalej. I było to fajne i ciekawe doświadczenie, które tak naprawdę doprowadziło mnie akurat do kontaktu z zespołem Loka, do kontaktu z muzykami z tego zespołu, z którymi miałem okazję się poznać też tak naprawdę dzięki Animie. No i się zaprezentować z dobrej strony, pokazać się z tym, co umiem, co jestem w stanie dać zespołowi Loka. No i z tego bardzo się cieszę, że tak się wszystko potoczyło, że jestem w takim miejscu, w takim punkcie, w którym jestem dzisiaj. Mogę koncertować z chłopakami z Loki i nagrywać z nimi piosenki. Jest to niesamowita frajda i kolejny etap w życiu artystycznym, twórczym.
występ na Sylwestrze z Polsatem, na sylwestrowej mocy przebojów, to było coś, co było największym takim medialnym, można powiedzieć, doświadczeniem moim w karierze, bo 170 tysięcy ludzi pod sceną i pewnie kilka milionów przed telewizorami. Nie znam dokładnie statystyk, jaka była oglądalność, ale z tego co wiem, to była dosyć duża. No było to takie wyzwanie trochę inne jakby. Na pewno trzeba o tym mieć, trzeba o tym pamiętać każdego dnia, że takich imprez, takich koncertów nie gra się codziennie, nie gra się aż tak dużo, bo to są bardzo duże imprezy masowe, które są gdzieś tam no, raz na jakiś czas robione. Sylwester wiadomo raz do roku, ale pewnie kilka festiwali typu Sopot, Opole, to się też dzieje jakby raz w roku, raz do roku. Więc taka impreza się dzieje bardzo rzadko, natomiast przeżycia bardzo fajne, kiedy się widzi taki tłum ludzi pod sceną i profesjonalną jakby otoczkę tego wszystkiego wykonane. Wszystko jest bardzo dokładnie, sama organizacja, być wśród tych artystów, których znamy my, znali nasi rodzice od wielu lat, zobaczyć ich na jednej scenie, jest to fajne doświadczenie. Czuję się wtedy taką dumę i spełnienie z tego, że można tam być, przeżyć to razem z nimi. Także fajna sprawa i fajne doświadczenie, nawet specjalnie nie czułem się, nie wiem, w jakiś sposób ani stremowany, ani nie wiem, spięty tą sytuacją. Po prostu kiedy tam jesteś już, to korzystasz z tego i czujesz się fajnie, że możesz tam być i to jest bardzo pozytywna sprawa, która daje takie spełnienie, motywację. Oby takich imprez, takich koncertów nam zdarzyło się jeszcze zagrać kilka. Będzie to super sprawa. No, moja córka interesuje się muzyką i interesuje się muzyką coraz bardziej, co mnie bardzo cieszy. Podejrzewam, że jest to dlatego też, że trochę ją w to wciągam świadomie, bo chodzi ze mną do pracy, do ogniska pracy pozaszkolnej tutaj w Grudziądzu, gdzie prowadzę zajęcia z młodzieżą muzyczne, więc ona tam jest bardzo często. Udziela się w tych zajęciach również, gra sobie trochę na perkusji, gramy na gitarze, trochę się pośpiewa, więc w jakiś sposób czerpie wszystko to, co może sobie czerpać dla siebie. Ja ją też wciągam w te wszystkie sytuacje, pokazuję jak należy właśnie grać, w jaki sposób należy ćwiczyć, odbierać muzykę i się rozwijać w tym kierunku. Więc myślę, że sobie będzie się rozwijać na tyle, ile będzie to możliwe. A co będzie dalej, zobaczymy. Na razie najbardziej lubi śpiewać. Ma takich kilka swoich występów już za sobą, wokalnych. Ja będę ją wspierał w każdej chwili, żeby mogła to robić coraz lepiej, profesjonalnie.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich oglądających serwis internetowy egrudziac.pl.